rozpoczynamy kolejnego Tracker Abroada. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz. Dziękuję za oglądanie. Tak, tak właśnie muszę suszyć swoje rzeczy. A więc tak, słuchajcie, jedna zasadnicza, podstawowa sprawa. Bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie Tracker Abroady. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że one się tak będą fajnie oglądać. Ponad 3000 razy. Niektóre około 4000 razy. I cały czas idą do góry. Wiem, że podoba wam się przepis na moją sałatkę na Tracker. Wiem też, że niektórzy z moich stałych widzów mówią: chłopie, przestań gotować, bierz się za to, co robisz najlepiej, czyli za trackerkę. Okej, biorę się. Słuchajcie, w Tracker Abroadach będziecie świadkami różnych transformacji w moim życiu. Najróżniejszych. Od drobnych, czyli golenia się, po moje różne podróże, zwiedzanie różnych rozmaitych miejsc, po zmiany zawodowe. Dzisiaj będziecie mieli okazję to zobaczyć. Mianowicie, będziecie mieli okazję zobaczyć moją wizytę w agencji pracy. Oczywiście, ze względów prawnych, nie mogę wam pokazać, jak wygląda moja wizyta w agencji pracy, ale opowiem wam o tym, co udało mi się tam załatwić. Mianowicie, idę tam, teraz wam mówię, jaki mam zamiar, a co mi się udało, to już druga sprawa. Idę tam z pytaniem o tramping. Zacznijmy od trampingu. Pojeździmy po Anglii, później pojeździmy sobie po Europie. Ale zacznijmy jeszcze przed świętami tramping. Może się uda przed świętami, może nie. Nie mam tego pojęcia. Zależy od firmy. Co za mną przemawia? Ponad 10-letnie doświadczenie. To bardzo dużo przemawia. Plus 9 miesięcy pracy tutaj w Wielkiej Brytanii. Ponieważ, tak jak wam mówił pewnie Cadet Rack, tak jak mówił pewnie wam i jeszcze ten kolega, co tu jeździ, tak jak mówiłem wam ja, tutaj doświadczenie z Europy się nie liczy na tej wyspie, się nie liczy. No ewentualnie tam widzą, że nie jesteście świezi w temacie, to mogą was odrobinkę inaczej potraktować, nie? Ale się nie liczy. Ale co jest najśmieszniejsze? W tej firmie, w której ja teraz pracuję, czyli w Butcach, ostatnio zaczęli przychodzić chłopaki Polacy, fajne chłopaki, zajebiste chłopy, ale świeżuchny, świeżusieńkie, dopiero co prawo jazdy zrobili. No i ci Anglicy zaczęli ich testować. Tymczasem pracują tu też Polacy, którzy już trochę jeździli w Polsce i trochę już tutaj jeżdżą w tej firmie, tutaj w Butcach, którzy pomagają tym Anglikom nieraz przy czymś, bo nie wiedzą coś. I ci Anglicy testują naszych nowych, świeżych Polaków. To ja tak sobie ostatnio patrzę takiego jednego, taki nasz chłopaczek tam jedzie, taki super facet, no super, na pamięć dorany przyjął chłop i patrzę, ten Anglo go tam testuje, jedzie z nim, pokazuje mu, jak cofać, nie? Pokazuje mu tamtego, dawaj, ja mówię do niego: ty, instruktor, jesteś prawo jazdy? On: no tak, jestem instruktor prawo jazdy. Ja mówię: ja sobie myślę, ty kurde, skurczywyku, a parę miesięcy temu widziałem, jak przypieprzyłeś w słupek, kurde, przy cofaniu. Także powiem wam szczerze, naprawdę, czasami się idzie pośmiać. Wiecie, ja to doskonale wiecie, zawsze mówię, że nie jestem super kierowcą, jestem średnim kierowcą, ze średnim doświadczeniem, ale wystarczającym, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. No i jak widzę takie sytuacje, takie, że jakiś Anglik, który ledwo co wyjedzie za bramę firmy, już nie wie, gdzie jest, albo ledwo co wyjedzie za Preston, już nie wie, gdzie jest, nie wie, co robić, tylko spanikowany, to powiem wam szczerze, naprawdę, że serce rośnie. Ale naprawdę trzon dobrych kierowców w tej firmie stanowią Polacy i naprawdę jesteśmy tutaj mile widziani i to zawsze będzie. Słuchajcie, jeszcze raz wam powtarzam w kolejnym filmie, to już wam to tłumaczyłem, a wiadomości cały czas napływają. Chciałbym wam pomóc, nie mogę, czekajcie na cynk na filmie, czekajcie na cynk na Facebooku. Wszystko zależy od tego, kiedy mój kuzyn, kiedy ten facet, z którym tutaj mieszkam, zacznie swoją działalność gospodarczą. Czyli najpierw znajdzie nieruchomość, później ją wyremontuje, przystosuje, zaadoptuje do wynajęcia, pod wynajem i wtedy będziemy szukać odpowiednich kandydatów. Kryterium oczywiście pieniądze, bo co by innego, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że chcąc przyjechać tutaj musicie mieć co najmniej, no słuchajcie, no za pokój, no 500 za na 2 miesiące, co najmniej za no więcej, bo kaucja plus TO. Kaucja plus pokój plus jeszcze ewentualnie za następny miesiąc, no to szykujcie się, że tak przynajmniej 6000 zł musicie mieć z sobą. Także no słuchajcie, to nie jest proste.
To nie jest proste. Wszędzie, gdzie jedziecie, musicie mieć kamamonę. Napisałem wam pod jednym z komentarzy, że ja tutaj jadąc miałem z sobą 6 tysięcy złotych, czyli około 1000 funtów. I to mi jeszcze było mało. Musiałem zapłacić 2 razy za mieszkanie, plus wyżywić się. To nie jest tak. Tutaj nikt na ładne oczy was nie przyjmie. Także tu znam ludzi, którzy wracają teraz z Anglii do Polski i którzy przyznają, że nic w życiu nie... Tutaj nic nie po prostu oszczędzili. Tu jest dobre miejsce dla takiego chłopa jak ja. Samotnego, który sobie tam pieniążki odkłada i potem ewentualnie za jakiś czas kupi swoją ciężarówkę i wróci do Polski i zacznie sobie tam zarabiać spokojnie na własnych siłach. Ja nie będę nigdy... Jestem osobą, którą wyznacie. Jeżeli zobaczycie kiedyś transport z szyldem tracker, to tam nigdy nie będzie siedział kierowca, który będzie miał za mało. To mogę wam obiecać, a jak będzie inaczej, wytnijcie ten element tego filmu i weźcie i połóżcie z dyskiem, kurde, z płyta CD normalnie na moim biurku, ewentualnie, chociaż nie. Ja nie będę nigdy siedział w biurze, chyba że jak będę stary już, kurde, i nie będę mógł już nic robić. Wtedy usiądę w biurze i wtedy będę ewentualnie moją przyszłą firmą dowodził z biura, ale do czasu, kiedy te ręce chodzą, te oczy widzą, te uszy słyszą, nie ma opcji takiej, żebym ja siedział w biurze, nawet jak będę miał swoją własną firmę, jakieś swoje samochody, a do tego powolutku, drobnymi kroczkami, kurde, się dąży. Dobra, a więc to tyle tytułem wstępu. Pamiętajcie o tych sprawach, o których wam mówiłem. Jeżeli zadajecie jakieś pytania, weźcie pod uwagę to, że mogę nie mieć czasu, żeby na nie odpowiadać, bo nie mam czasu. Dzisiaj mam tylko czas, bo co to jest, 15 po 12, mam 2 dni wolnego i to wszystko, także te 2 dni muszę jakoś wykorzystać. Czekam właśnie na kumpla, jedziemy do agencji pracy, mam zamiar się zapytać o tramping. Przemawia za mną doświadczenie, przemawia tutaj nawet prawie roczny staż jazdy, kupę lat prawo jazdy, także myślę, że będzie ok. No i przede wszystkim... Czyste punkty, nie? Bo ja tylko mam 1 punkt za to, że jakaś glina w Lęborku, któremu się nudziło, gdzie ja miałem plakietkę osoby niepełnosprawnej, stanąłem na chodniku, gdzie wszyscy stoją i dostałem mandat. To tylko polska policja, bo tutaj oni nie będą na takie rzeczy patrzeć. Tutaj mają inne rzeczy do roboty, a nie tak jak nasza polska policja, drogówka z Lęborka, chociaż nawet nie była drogówka z Lęborka, to był pan z takiej normalnej prewencji, z taką panią bardzo niemiłą, zresztą taką blondyneczką. Zapomniałem właśnie z moją dobrą znajomą z lęborskiej policji, która była tam kiedyś rzecznikiem, na ten temat porozmawiać, na temat tej bardzo miłej, w cudzysłowie, pani. Ale to już tam nieważne, to oni po prostu... Tamta policja polska, ona ma to wpisane. Jak tutaj lubić policję? Tutaj w Anglii policja ma szacunek. Tutaj jak policjant jedzie, to nikt mu nie podskoczy. Bo tutaj policja jest szanowana i tutaj ogólnie policja bardzo, bardzo długo pracowała na swoją renomę taką, jaką ma. Policjant tu jest pomocny. Policjant tu nie przeszkadza, tak jak w Polsce. A w Polsce policjant jest tylko i wyłącznie od tego, żeby zapchać budżet i policjant robi wszystko, żeby przeszkadzać. Mówię to z ciężkim sercem, ale doskonale wiecie, że działam też sobie tam społecznie, jestem strażnikiem rybackim i współpracuję z policją i wiem, jakie oni mają wytyczne i wiem, jak oni muszą działać. Według ustawy, a ustawa jest tak zrobiona, żeby gnębić ludzi. I no, wybory zmieńcie to. Ja jakbym mógł głosować, bo przegapiłem, to bym głosował na Korwina. Trzymajcie się. Hej, cześć, witajcie. Kolejna trasa, kolejna piękna, malownicza trasa przed nami. Piękna, malownicza dlatego, bo jest to trasa do Ilkley. Macie te trasy już w związku z filmami z serii Week News, ale że to jest trochę inna seria i trochę inna bajka, no to pomyślałem sobie, że zabierzemy się też trochę zakręcenie tych tutaj tras. Słuchajcie, dni większe trochę dla mnie, ważniejsze zbliżają się wielkimi krokami. Już można powiedzieć tylko tygodnie dzielą mnie od odejścia tutaj z Butców i zastanowienia się nad dalszym sensem po prostu i dalszymi moimi krokami w Anglii. Słuchajcie, mieliście pierwsze wejście, pierwsze ujęcie, tam wam obiecałem, że zobaczymy, jak idę do agencji pracy. Słuchajcie, powiem wam coś o agencjach pracy tutaj w Anglii. I to, żebyście wiedzieli przed tym, jak ewentualnie będzie się starać o pracę w Anglii i nawet jeżeli lekka tam pomoc z mojej strony, w sensie zakwaterowania się pojawi. Słuchajcie, jedna rzecz. Są plusy i minusy pracy w agencji. To na pewno trzeba powiedzieć. To ja już jestem tutaj na tyle długo, że mogę na ten temat
coś po prostu wam powiedzieć. Plusy i minusy. Tak jak przy każdej pracy są plusy i minusy, tak i tutaj teraz są też plusy i minusy pracy w agencji. Plusy to są takie, że sam jesteś panem sytuacji, sam jesteś panem własnego losu. Chcesz pracować? Pracujesz. Nie chcesz pracować? Nie pracujesz. Plusem agencji jest to, że tak na przykład ja, jak mam klas 1 i mam doświadczenie, to teoretycznie mogę przebierać ofertę. Ofert pracy dla kierowców jest mnóstwo, multum, full, jest od groma i trochę, jak to się fajnie zwykło mówić, od groma i trochę, więc nie macie się o co martwić, jeżeli wybieracie pracę przez agencję pracy, w dobrym miejscu oczywiście, niedaleko wielkich miast, Manchester, Liverpool, roboty jest aż nad. Nawet, słuchajcie, Royal Mail, tutaj co wyjdzie z przodu, ma kierowców z agencji pracy, tutaj Prestoński, no i też Lancaster. A więc to jest też, powiedzmy, jakiś tam wyznacznik. Tak na przykład jak ja. Jeżeli ja chcę lecieć do Polski, na przykład, chcę lecieć do Polski, jutro, lecę do Polski, słuchajcie, lecę do Polski i nikt nie ma nic do tego. Oczywiście w moim przypadku jest to trochę inaczej, ponieważ jeżeli ja na przykład pracuję tylko dla bodźców, ponieważ na wiecie doskonale, że nie mam jeszcze auta, jeżdżę na rowerze, jeżeli ja pracuję tylko dla bodźców, no to ja mam trochę życie utrudnione, ponieważ bodźcy mogą mnie po prostu nie wziąć, po prostu mogą mnie nie zaplanować, a mogę mieć tam na przykład jakieś tam pojedyncze dni pracy i wtedy mam problem, bo ja się nie mam jak do pracy inaczej dostać jak tylko rowerem, nie? Także takie są właśnie, powiedzmy, te realia. Słuchajcie, to były plusy, czyli ilość robót, brak monotonii, te sprawy, nie? Minusy, stawki. Słuchajcie, moja agencja pracy zmieniła mi stawki na niższe, bez ustalenia ze mną tych rzeczy. Nikt po prostu nie poinformował. Zjechali po prostu z cen. W Polsce, jak mnie doskonale znacie, to już bym był, powiedzmy, daleko stąd. Już bym do tej firmy ani jednego kursu nie pojechał. Tutaj, no niestety nie mam wyjścia, jestem od nich zależny. No i jeszcze na razie, teraz, póki co, daję sobie odrobinę spokoju, daję sobie odrobinę wytchnienia. Okej, w porządku, stawki są niższe, ale z dniem kupna samochodu Marcin zniknął. Nie ma Marcina. W ogóle nie ma. Żadnych telefonów nie odbiera od tej agencji. Nikt się. Po prostu nie. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma Marcina. Był chłop, nie ma chłopa. I tak to będzie wyglądało. Ponieważ naprawdę, słuchajcie, zrobić taką rzecz, to tylko agencja potrafi. Ale też jest jeszcze inna strona medalu, słuchajcie, mówiąc. Tak zrobiła agencja moja. Ale to w tej agencji, co ja pracuję, to jak ja spotykam kierowców, którzy pracowali w tej agencji, to mówią, jak najdalej od to oszuści, jak najdalej. Ale powiem wam szczerze, ja nie wierzę za bardzo ludziom, którzy tak gadają. Więc postanowiłem sprawdzić to wszystko na własnej skórze. Do tej pory wszystko było w porządku. Jeździłem, robiłem swoje. Nie musieli nic robić, nic. Nikt mi roboty nie ustalał, nic. W ogóle wszystko ja sam robiłem, sam załatwiałem. Ja tylko mówiłem, chcę pracować tu i tu. Proszę bardzo, Butz, ewentualnie DPD. Okej, nie ma problemu. I tylko się pytają, czy znasz te godzinowe, czy możesz nam powiedzieć, jak pracujesz w sobotę, jak pracujesz w niedzielę, jak pracujesz w poniedziałek. No problem. Tylko to mieli robić, nic innego. Czasami życie płata na takiego figla, że chociaż pomimo tego, że obniżyli mi stawki, to i tak zarabiam bardzo ładnie, no to nie ma nawet co mówić, ale jak na warunki angielskie, które już poznałem i które wiem, jak wyglądają, no to jest bida, nie? Właśnie prawda, to się właśnie przyjął, potwierdziło. Także słuchajcie, no co tu dużo mówić, no niedługo pokażę wam, jak szukam samochodu w moich filmach, skoro to jest Tracker Abroad, to niech to będzie Tracker Abroad.
znajdziemy jakąś furę. Jestem w stałym kontakcie ze znawcami Alfa Romeo na moim, w moich komentarzach, także będę z nimi w kontakcie też podczas próby kupna tej Alfa Romeo. Tak, chcę Alfa Romeo, jeszcze nie wiem czy GT czy 147, ale jak na razie póki co opowiadam się za Alfą Romeo. No i znając mnie, jak jestem uparty, to Alfa Romeo kupię. No, moi drodzy, także to jest Mercedes, tutaj ten, co teraz jedziemy, Bluetech 6, także jedzie mi się naprawdę fajnie, naprawdę miło i przyjemnie. Także zapieprzam, słuchajcie, do Bilki, tak jak wam mówiłem, kawał dobrej trasy. Wyjeżdżałem tylko na godzinach, kurde, niestety 6.43, na 8 tam będę, po 8 nawet. Także jeszcze będzie tyle luzu, żeby sobie spokojnie wjechać. Żeby się po prostu, powiedzmy, przejechać, tak? Także przejazd sobie elegancko z samego rana do Wilki. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Tak sobie tutaj chodzę na tą tej pracy, już wam to wspominałem, na tą piątą rano. Fakt jest jeden. Jak wracam, przysypiam. I to się przyznaję, przysypiam. Ktoś tam powie, sprawdź sobie cukier. Cukier mam dobry, to jest brak snu. Ja śpię po 5 godzin na dobę. To jest stanowczo za małym wynikiem, jak na chłopa po 30, a przed 35 rokiem życia, więc jakby to powiedzieć, słuchajcie, muszę się trochę zacząć o siebie dbać. Niektórzy z was, którzy mnie znają kupę czasu, obojętnie czy się zgadzają ze mną ze wszystkim czy nie, bo o to chodzi w prowadzeniu kanału, że trzeba się zgadzać też z krytyką. Ja się zgadzam, nie? Oczywiście czasami mówicie, że nie, że coś tam powiem, ale nie, no ja zawsze mówiłem o konstruktywnej krytyce, a nie o próbie dowalenia mi w komentarzach, bo to są dwie różne rzeczy, nie? Także jest tak, jak wam mówię, czyli 5 godzin snu na dobę, no i zdarza mi się, że jadę i przysypiam. No i na przykład wczoraj tutaj na tym skrzyżowaniu jechałem sobie małym samochodzikiem, no i czerwone światło widziałem, że jest. Nie wiem, dlaczego ja nie hamowałem z dystansu. Zawsze wam mówię, że jak takie coś się dzieje, trzeba stanąć i spać. A sam o tym zapominam, także kurde... Mówię... Widzicie, a jeszcze wam chcę powiedzieć. Wracając do plusów i minusów firm transportowych. Firm transportowych, agencji pracy. To przeważnie agencje pracy wyślą was do firm, gdzie nikt nie chce pracować. Tak jak tutaj w Szanownych Butcach. W Szanownych Butcach, moi drodzy, nikt nie chce pracować. Dlatego, że stawki mają niskie chłopaki, no i niestety, ale tutaj się bardziej opłaca pracować przez agencję pracy, jeżeli ktoś chce tu pracować, nie? No i przede wszystkim tutaj się jest przede wszystkim pracownikiem bardziej fizycznym niż kierowcem. Ja robię po 13 godzin dziennie, ja na przykład gadałem z koleżanką Martą z Niemiec, pozdrawiam serdecznie Marta, no to jak jej kiedyś wspomniałem, że pracuję po 13-14 godzin, to ona powiedziała, że ona też tak pracuje. Tak, Marta, pracujesz. Tylko, że praca w dystrybucji, gdzie się naciągasz palet i napchasz koszy i to nieraz, nie tylko rozładek załadunek, tylko to się mnoży razy chyba 4, czy razy 5, czy razy 6, to trochę inna bajka jest wtedy, nie? To jest zupełnie co innego. To nie jest to, co my jeździliśmy, co ja jeździłem 15 godzin pracy dziennie, owszem. Z czego przeważnie było tak, że przynajmniej te 10 godzin to była jazda, nie? Przynajmniej co 10 godzin, powiedziałem, maksimum te 10 godzin to była jazda. Także to zupełnie inny styl roboty. To wam każdy powie, kto jest kierowcą, nawet kto rozwozi browar gdzieś po jakiejś tam firmie, powiedzmy w Polsce, to wam powie, że to jest zupełnie inny rodzaj trakerki. Zresztą nawet jak ktoś jest kierowcą, nawet śmieciarki, pozdrawiam kolegę z Niemiec, to nawet wtedy to jest już inny rodzaj trakerki. Co ważniejsze, bardziej męczący. Takie prace są właśnie najgorsze, że jedziesz, stajesz, coś robisz, jedziesz, stajesz, chciałbyś jechać, czujesz, że chcesz jechać, ale nie pojedziesz, no bo masz inne zadanie, musisz rozładować kosze, załadować kosze. Tak na przykład ja, słuchajcie, rano przychodzę do pracy, rozładowuję sobie samochód, tak, muszę rozładować samochód, puste kosze, puste klatki, muszę rozładować, odstawić, później załadować swój, pojechać na miejsce, rozładować, załadować śmieci, pojechać na recykling, rozładować, załadować puste kosze, pojechać na bazę, rozładować te kosze z recyklingu i załadować swój.
i potem jeszcze pojechać, rozładować, załadować kosze, pojechać na recykling, rozładować te śmieci, załadować palety, te kosze z recyklingu i pojechać do, na bazę. Policzyliście, ile razy trzeba to robić? No nie jest tak hop siup, słuchajcie. Nie jest tak hop siup. Praca w deliverce jest bardzo ciężka i to każdemu mówię, kto będzie chciał się zdecydować na przyjazd do Anglii, albo kto chce zacząć pracę jako kierowca w Anglii, bo dużo też chłopaków przychodzi właśnie, robi tu prawo jazdy, zaczyna tutaj swoją karierę właśnie tutaj w Anglii od jazdy właśnie po lewej stronie. No i od dystrybucji oczywiście, bo dobrzy kierowcy z Polski uciekają, trafiają tutaj. No i co? Od razu, tak jak wam powiedziałem w którymś odcinku, Anglików nie interesuje wasze doświadczenie w Polsce, takie jak mieliście. Tu się pytają, ile tu masz doświadczenia. Ale fajnie tym rolem się jedzie, słuchajcie, spokojnie. Cisza, spokój, wygoda. Zupełnie inny rodzaj jazdy, słuchajcie. Inny rodzaj zupełnie jazdy, jak tymi starymi Volviakami czy Defarmy. Oczywiście całej trasy do Ilkley nie będę robił, bo to nie ma sensu, bo to jest Takenham Road i jeszcze dużo innych rzeczy chciałbym w tym filmie pokazać. Ale chociaż te pierwsze tamte parę kilometrów. Także mówię, słuchajcie, jest dużo rzeczy, które trzeba pamiętać. No przede wszystkim w agencji pracy nie zarobicie tyle, co w normalnej pracy. Nie mam o czym gadać. Gdzie jest moje picie tutaj, je czuję. Przyniosłem kamerę, bo ktoś wziął, słuchajcie, materac do prania najprawdopodobniej z tego Mercedesa. Nie ma materaca i nie miałem jak kamerę ustawić, tylko te plastiki są. Czyli ustawiłem kamerę na tym, czy materac powinien leżeć i przygiotłem ją torbą. Mam nadzieję, że się będzie trzymać. Słuchajcie, zbliżamy się do świąt. Także coraz częściej na moim filmie będą gościć tematy świąteczne. Mam też nadzieję, że zagości w tym odcinku coś od mojego brata dla was, ale patrząc, jaki on tam ma internet, jaki szybki w cudzysłowie. No, w cudzysłowie można powiedzieć, że 2 giga mu się przez 2 dni wysyłało, także może lepiej jak chłopak sobie odpuści na razie i ja później ewentualnie, już tam jak będę się z nim widział, to wezmę od niego pliki i będę po prostu zamieszczał w moich filmach. Może lepiej tak się zrobi. No, także dzisiaj się szykuje bardzo, bardzo długi dzień, bo mówię, wyjechaliśmy wszyscy bardzo późno dzisiaj z bazy. Ale żeby nie tracić wątku świątecznego, powiem wam szczerze, że ja u święta czuję. Tylko że ja czuję święta z dwóch stron. Z jednej to jest takie, że woziłem taką bardzo ciężką paletę, która ważyła ponad 700 kg i to się nazywało Boots Christmas Books. To były takie książki, które nie wiem, kto to czytał w ogóle, i te książki szły na takich dużych paletach i te palety ważyły ponad 600 kg. Także dlatego ja czuję święta w rękach. Ale na całe szczęście już nie ma tych palet, te palety już się skończyły, także aleluja i do przodu. Mam nadzieję, że nie macie tam śniegu jeszcze w Polsce dużo. To jest co prawda początek listopada, za niedługo, także trzeba będzie się z tym liczyć, że ta zima już może się pojawić. Mam taką nadzieję, że będzie fajna zima w tym roku na święta, bo mówię, jadę sobie do babci pierwszy raz od wielu, wielu lat. Jadę do babci na święta, do Kotliny Kłodzkiej, będę w Szczytnej.
Także jak macie ochotę tam się ze mną spotkać. Ostatnio też wam mówiłem, że jak chcecie się spotkacie, tam parę osób mi pisało, że nie może akurat tego dnia, że kiepski dzień brałem. Niektórzy już tam jechali, a tutaj jeden kolega tam jechał, ale mi już tam nie było. No tak, no zjadłem i poszedłem, jak nikogo nie było, no to zjadłem i poszedłem. Także mówię, będę w grudniu na pewno od 15 do nie wiem którego. Zdecyduję się dostać w szczyt, nie wiem, tylko że będę trochę kursował między moją wiochą a Szczytną, także mam zamiar moją Alficzką trochę pojeździć. Teraz mnie czeka rozrząd, teraz mnie czekają opony, żeby po prostu sobie zmienić na lepsze. Znaczy na zimówki, no ale muszę kupić zimówki, bo nie mam. Lubię tę drogę, słuchajcie. Ja w ogóle lubię jeździć po takich wąskich drogach. Ja się dobrze czuję tak na takich drogach. Ja się kiepsko czuję na autostradach, bo się jedzie. A tutaj na spokojnie. Nic się nie śpieszy, 45 na godzinę, 50 można, 45 jadę. Na spokojnie. A na autostradzie, no cóż. Jak pojedziecie mniej jak 80, no to was wszyscy będą wyprzedzać i pukać się w głowę. Tutaj nawet samochody, które faktycznie jazda, albo jakieś, które faktycznie chłopaki się nie śpieszą, no to jadą te 50 mil na godzinę.
jedzie się, słuchajcie, no jedzie się, no bo co to innego do roboty, jak tylko nie jechać, nie? Dzisiaj będę późno w domu, coś czuję, już 18, może 15 godzina. O, ile ptasz jest. Wy tego na kamerze może nie widzicie, bo taka szczegółowa nie jest, ale mnóstwo ptaków. Brony? Co ich tu też tyle? Strasznie. O. Ale to wygląda jak taki Hitchcocka. No ciekawe, ciekawe. Kawki danego. Tak to właśnie, słuchajcie, jest tutaj. Lasów nie widać. Za to niezmierzone pagórki. A w pośród nich Alfredo, pozdrawiam, pasa sobie delikatnie. O, mały poziom wody jest. Ciekawe, bo spuścili wodę. To jest taka jakby śluza tam dalej. Takie robienie tej samej roboty cały czas, no to idzie zwariować oczywiście. Ale z drugiej strony, jak sobie człowiek pomyśli, jak widzę was, że stoicie sobie gdzieś na poboczu drogi, śpicie sobie w ciężarówce, to myślę sobie, kurde, jak ja zazdroszczę. Z drugiej jednak strony, jak sobie pomyślę, jak jest faktycznie, jakie to są pieniądze, jakie są poświęcenia, bo tam trzeba mieć pieniądze, ale poświęcenia, myślę sobie, nie. I za 30 lat powiem sobie,
biorąc emeryturę w Polsce rzędu 400, może 500 zł, powiem sobie, co ja takiego mam? Europę zwiedziłem, no i co z tego? To w ten sposób nie działa. Albo schorowany człowiek będę i powiem sobie, no kurde, ale pojeździłem sobie po Europie. Taki system pracy miałem, 3 na 1, 6 na 2, czasami dłużej. I co z tego? Co z tego mam na dzień dzisiejszy? Od ZUS-u dostaję najniższą krajową. Albo nie daj Boże, jeszcze taką średnią, od której niczego, na nic mnie nie stać. Także dwie strony medalu. Nikt o tym nie pamięta, że nie będzie emerytury. Ale dobra. Tak się nam wydaje, słuchajcie, że tam uszanisz tę emeryturę, tam nie dożyję albo nie. A co kurde, jak dziwne zrządzenie w losu dożyjesz tej emerytury, to wtedy co? Na jedzenie nie będzie starczało, na leki nie będzie starczało. Będziesz wybierał między życiem a śmiercią. Oczywiście śmierć cię i tak czeka i tak. Także nie. Dla mnie powrotu na polskich warunkach na międzynarodówkę nie ma. Tutaj mi też oczywiście mówią, że nie jest kolorowo, że też jest niska emerytura, ale to są takie dodatki i tyle się zarabia, że na tę emeryturę można sobie spokojnie odłożyć. W Polsce nie. Jesteśmy w Ilki. Ja wam pokażę tylko podjazd pod sklep. To właśnie moje cofanie. Zobaczymy. Nie chcę mi się w ogóle cofać. Jestem w ogóle leniwy. W ogóle z miłą chęcią. To już nawet do nich nie jechał, nie? Ale nie mam wyjścia. Dojechaliśmy. Ilki. To jest to prawda 40, a sobie spokojnie 35, ale tak wyważam tę prędkość. Bardzo piękne miasta, to trzeba powiedzieć, także w ogóle inna kultura budownictwa jak u nas, to też trzeba podkreślić, to nie jest zniszczone, te budynki mają niekiedy 200 lat i więcej, także no niestety, no, tutaj wojna, niestety akurat dla tych rejonów, wojna tutaj nie dotarła, nic nie było tu bombardowane, V2 Hitlera tutaj nie dolatywały, bo tu za daleko, także tutaj oni mogli spokojnie sobie budować te swoje imperium. Niestety u nas budowa tego naszego imperium jeszcze trwa. Także no, to sobie wjedziemy, tam jeszcze jest zamknięte, także będzie można sobie wcofać tak tutaj na lusterko. Bo są dwie możliwości, żeby tutaj cofnąć, albo wjechać na plac i obrócić, co polski pracodawca by zszedł na zawał, bo trzeba do opony, później opony się zdzierają, albo cofnąć. Też wolę cofać, też mi szkoda opon, ale niekiedy jest tak, że jak przyjeżdżacie, to nie ma jak cofnąć, trzeba po prostu robić cyrkiel, a to dają opony trochę do dupy, dostają to parę razy tak na full loadzie i w ciężkim ładunku, no i po oponach. Dobra, zajeżdżamy prawie jeszcze do pod sklep już. Tylko parę metrów, jesteśmy na miejscu. Spóźnieni jak cholera, byliśmy tu być o 6. Tutaj nie, ale o 7.43 na zegarze. Dla mnie to w sam raz. Ja to mam opłacone za godzinę, ja się nie przejmuję, że ktoś tam się spóźnił gdzieś.
zieloną kawę. No, to dobra, mi dobrze wiedzieć. Teraz tak. Lubię taką jazdę z tymi budyneczkami, to fajnie pójdzie w kamerze wygląda. Miał problem, żeby cofnąć, ale chyba sobie damy radę. Bo tutaj nie robią, żeby ułatwić, tylko żeby utrudnić. O, tutaj będzie tym razem, będzie ok. Tym razem stoją w miarę po ludzku. W miarę. Tu macie plac Woodsa z przodu. Tam będziemy sobie cofać. Moglibyśmy wjechać tutaj na wprost, nie? I sobie obrócić. Ale po co sobie robotę utrudniać, jak można sobie spokojnie tyłem wjechać. Nie ma takiej potrzeby, żeby sobie utrudniać. Trzeba sobie życie po prostu ułatwiać, prawda? No i sobie teraz elegancko będziemy cofać. O, już jakaś stoi za mną. Sierota po Adolfie, nie wie co będę robił. Dla nich nawet światła cofania nie są wyznacznikiem. Będzie czysto fajnie. Bo auto znowu cofa na beję. Czy to jest winda, nawet nie jest beja. Tutaj u nich w sklepie się fajnie cofa, bo tu jest zawsze miejsce. Są takie sklepy, gdzie tego miejsca nie ma. Idę zobaczyć co i jak, a wy się trzymajcie. Po 2 godzinach wyjeżdżam z pierwszego miejsca załadunku. 2 godziny. Już widzę, o której ja dzisiaj skończę. Już to widzę. Jeszcze korek przy wyjeździe z Ilgli. Great! I to jest też plus agencji, że jak macie, jesteście kierowcą agencyjnym, to się tym nie przejmujecie, bo co? No bo robotę trzeba zrobić, nie?
roboty trzeba zrobić, a to, że są korki, a to, że ten, no to nikogo to nie interesuje. Chociaż taka sytuacja, słuchajcie, że na przykład zostaje na noc w samochodzie albo coś takiego jeszcze nie miałem, ale ciekawe, gdyby taka była, jak to by wyglądało. Tak jestem, kurde, ciekawy. No. Także, tak jak wam mówiłem, jesteśmy wilki. Zaraz już nie będziemy wilki, a ja nie będę tego dalej kręcił. Także zobaczymy się chyba najprawdopodobniej innego dnia. Najprawdopodobniej tam leje jak sam. No wiecie, tam z przodu przede mną. Nieźle. Całe szczęście, że tam jest jeszcze godzina jazdy, to może te najgorsze deszcze przejdą. Oj dziadziu, ty się znasz na przepisach ruchu drogowego, widzę. Ty się znasz, chłopie. Gdzie kurde. Tutaj w nocy jak się jedzie, to jeszcze pół biedy, bo tutaj jest wąsko i nic nie iście, ale w dzień widzę, że pierwszy raz tu jestem w dzień. Wilkli. Ciachu pobiegają. Zaraz dla pryzmatu kobitka z fajką z tyłu za nimi. No co, kończymy na dzisiaj, bo to i tak dzisiaj nic nie będzie, tylko zaraz ulewa najprawdopodobniej. Czyli nie ma co się, nie ma się czym chwalić, tak się wyrażę. Spotkamy się w kolejnym odcineczku, znaczy w kolejnym ujęciu oczywiście, ale już nie stąd. I na koniec, słuchajcie, wyjazd z miejscowości Longton w kierunku miejscowości Heskett Bank. To oczywiście już inny dzień, słuchajcie, nie ma co tam się czarować. To jest już kompletnie inny dzień, kompletnie inna robota. Nie mamy dużo nagrania, pozostało nam jedynie tam gdzieś parę minut, nawet nie wiem ile. Ale dzisiaj piękny dzień, słuchajcie, jak na praktycznie początek listopada. To jest naprawdę piękny dzień. Ja tylko pójdę włączyć chłodnie, bo tu ludzie są delikatni. Jak im chłodnia burczy, spać nie mogą. Proszę wyłączyć chłodnie. No, jasne. A potem ja się co oczami, kurde, jak towar jest. Nie taka temperatura. Dobra, czekajcie chwilę. Idę włączyć machinę wojenną. Ruszyło. Taka mała rada ode mnie. Chcecie, to posłuchacie? Nie, to nie. Oczywiście każdy jest dorosły. Jak zaczynacie jazdę, obojętnie, czy to jest początek dnia, czy po jakimś rozładunku, tak samo jak ja teraz, zawsze obchodźcie samochód dookoła. Dobra, tu mamy wszystko. Teraz jedziemy na Heskett Bank. Nie wiem, czy starczy filmu. Znaczy, filmu wystarczyło, ale ogólnie bateria jest trochę słaba. Zawsze obchodźcie samochód dookoła. To was nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie, a mam dupę. Także. No, my wyjeżdżamy teraz z miejscowości Longton. Jedziemy na miejscowość Heskett Bank. Wiecie, deliverka ma to do siebie. Poranne wstawanie, jakaś robótka poranna i wiecie te sprawy. Także. Dzisiaj jestem, dzisiaj jest niedziela. W pracy jestem o 5 rano, ja wiem. Niedzielna praca w gówno się obraca. Ale że robota i tak nieciekawa, to już gorzej być nie może, także lecimy na Heskett Bank.
Możecie w każdej chwili upaść z kamerą, bo zabezpieczenie tej kamery jest, powiedziałbym, dość takie kontrowersyjne tym razem, jak na moje kręcenie. Także... Rano wstałem, piękna pogoda, przyjechał po mnie kolega. Mówię, a kurde, dzisiaj nikt się nie chce na rowerze jechać. Mówię, niech przyjedzie. A później mnie kuzyn odbierze z roboty, także... Dzisiaj jest spokojne opedałowanie. Piękna, słuchajcie, w taką pogodę, aż się chce pracować, aż się chce jeździć, aż mamy jeszcze dwa miejsca, z czego najprawdopodobniej patrzę na baterię, zobaczcie tylko jedno. No niestety. Shit happens. A jeszcze w takiej baterii, a bateria ma już swoje lata, tyle ile kamera, tyle bateria i mam tylko jedną baterię, nie mam dwóch. Niestety. No ale co zrobić, no. Muszę kupić baterię, bo w ogóle zastanawiam się nad nową kamerą, nie tylko baterią, tylko całą kamerą. Całym oprzyrządowaniem nowym do kręcenia. Tutaj nie jest ciężki dojazd, słuchajcie, jest praktycznie po prostej, jest trochę prostej drogi, trochę tam podwójnego pasa, także to nie jest Kirby Kendall, to nie jest typowa Anglia do jazdy, to jest luz plus i orzeszki ziemne w każdym bądź razie. I tak coś może się wyspieczyć, to tutaj to jest normalne. Na przykład ostatnio tu do Longtona wjeżdżałem, bo tu zawsze tyłem się wjeżdża, nie? No to podjeżdżam sobie do Longtona, patrzę, wahadło, jeden na samym wjeździe. A wiecie, że za nich trzeba myśleć, no to zanim się kapnęli, że ja chcę cofnąć, no to się ładny korek za mną już ustawił, nie? Tak jak powiedziałem pod jednym z komentarzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o styl jazdy, bezpieczeństwo jazdy, mówi się, że Polacy są na samym końcu. No dobra. Błańska fantazja, tak jak ja to mówię. Ale jesteśmy coraz lepszymi kierowcami niż ci tutaj. No ci tutaj to w ogóle, to... Straszne. Co oni to odstawiają? A kobiety tutaj, tutajsze? Tragedia. Z czego, że jak nasze, bo nasze to chociaż jadą tym samochodem, a niektóre są takie, że normalnie jak babka, że... Aż oczy ze zdumienia, przecieram, jak widzę, jak jedzie. A tutaj przecieram. Ze zdumieniem, że ona jeszcze w ogóle jedzie. Że ona, nie wiem, że ona prawo jazdy ma w ogóle. To jest zagadka. Kto im dał prawo jazdy? Ale jeżeli tutaj jest tak, słuchajcie, że bez problemu, bez kursu możecie iść na egzamin. Że ktoś z wami może jeździć, to już dłużej jeździ. To sorry, no. Angielska jesień. Jakby nie patrzeć. Zima za pasem, już stada gęsi latają, zdrajców, jak ja to mówię, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się zrobi zimno, kupry zmarzną, od razu wek. Też bym tak chciał. Rozłożyć, kurde, ręce, do Afryki lecę. A widzicie, to jest plus bycia ptaszkiem. A nie tylko posiadać, nie? Wiecie, jak jest. Tutaj spokojnie sobie polecimy, ile Bozia dała temu Mercedesikowi. Mam na pacy tylko 8 palet, palec nie jest źle, 8 palet ściągnę. Najprawdopodobniej sayonara, już na dzisiaj mam dość. Chociaż może jeszcze być Garstrang, nie obrażę się. Dziś jest niedziela, więc płacą trochę lepiej, ale i tak marnie, słuchajcie. Bez mojej wiedzy agencja potrafi obniżyć tutaj powiedzmy rating godzinowy. To jest coś niesamowitego. Ale to jest właśnie praca do agencji. To jest właśnie praca do agencji, nie ma co. Ale pięknie, słuchajcie, aż przyjemnie. Aż fajnie się jedzie. A nie, wczoraj leje, jadę tym rowerem, kurde. Tu. Ukrywam się pod tym kapturem, ale jeszcze trochę, mówię, rozglądam się na tym autem i ja to auto prędzej czy później będę miał. A już mnie wezmę, już za późno. Już teraz, już jest lądło z przodu, także nie ma co szaleć.
aż taki szybki nie jestem, żeby tego Forda łyknąć. Także... cały czas kierunek na Liverpool. O, widzę, że już się kończy bateria, także może jeszcze dojazd wam pokażę, tylko i wyłącznie. Dobra, krótki dojazd. Nie wiem, czy ile zdążę nagrać, bo już widzę, że bateria już w ogóle wyładowana. Także nie wiem ile, tyle się, co się uda, to się uda, co się nie uda, to się nie uda. To jest krótko, tu nie jest, nie ma dużo przed miastem. To jest wioza zabita dechami, ale tutaj w niektórych muszę podnieść ośkę, bo ślizga się ta wleczona. Znaczy to nie jest wleczona, to jest dodatkowa ośka trzecia, ale jak się ślizgają koła w tym Merolu, bo one się ślizgają, to ja wtedy podnoszę tą ośkę, jest lepiej, nie? To jest ta trzecia tutaj, nie? Ona jest podnoszona do góry. Także jak mam lekko, a mam teraz, mam tylko 8 palet na palce, to wtedy nie zastanawiam się długo, tylko po prostu... For sale, co to jest za samochód? A jakaś Toyota. Jest od groma tych aut i cały czas się zastanawiam. Alfa Romeo czy coś innego, czy może Audica jakaś? Nie wiem. Bartek mówi, żeby Audi. Bartek cały czas Audicami jeździ. Nie, mu tam odpowiadają te Audice. Ja tak nie wiem bardzo. Tu zawsze się minąć jest problem, jakąś ciężarówką jak jedzie. A tym razem jest spokój, cisza. No. Fiu. No i tutaj cały czas prosto, to jazdo Heskey, bardzo prosty, bardzo fajny, przyjemny, miły, delikatny, powiedziałbym nawet śpiewać się chce jak się jedzie. Takie dojazdy tak, no jeszcze będzie jeden, też miły, przyjazny, taki dla oka. Ale tutaj będzie trochę zabawy z cofaniem, bo tu jest bardzo mały plac, trzeba wykręcić najpierw na placu i wcofać z powrotem na placyk, także... Ale to już to nie w innym odcinku, bo mam bardzo mało baterii. Bardzo mało. Tutaj 30 fotoradar. Ostatnio kurde mi się chciało. Byłem zmęczony i przejechałem 32 koło fotoradaru. Nie błysnął. Mam nadzieję, że mi nic zdjęcia nie zrobił. Dobra, słuchajcie, to tyle dojazdu. Ponieważ zaraz mi i tak kamera padnie. Za niedługo będzie. To jest Heskey ogólnie. I witajcie w Heskey. Nie wiem, czy ona mi zapisze, to jak się wyłączy sama. Nie wiem. Lepiej wyłączyć samemu. Cześć! Hej, witajcie przy okazji tego piątego albo szóstego Tracker Abroada. Już nie pamiętam, nie chce mi się patrzeć w komputer. Chciałbym się z wami tutaj osobiście jeszcze spotkać na chwileczkę i parę spraw z wami jeszcze poruszyć. Słuchajcie, mianowicie sprawy, które mnie bardzo nurtują i które uważam za bardzo, powiedzmy sobie, ważne i sprawy, które no, są nie do jakoś pominięcia, jeżeli chodzi o życie codzienne na emigracji. Mianowicie od tego, czy kiedykolwiek my Polacy wrócimy z tej emigracji, czy nie, decyduje to, kto rządzi w Polsce i od tego, kto jak rządzi w Polsce i czy to wszystko idzie w dobrym kierunku. Słuchajcie, wygraną Prawa i Sprawiedliwości uważam za jakieś nieporozumienie, jakiś koszmar. O ile trzeba było wykopać Platformę Obywatelską i to wykopać na kopach takich, że kosmos i z powrotem, znaczy nawet nie z powrotem, kosmos i Mars, powiedzmy, na Marsa ich wykopać, tak powrót do władzy Kaczyńskiego uważam za wielkie nieporozumienie i wielką pomyłkę w ogóle. Słuchajcie, ja byłem za Korwinem, powiem wam szczerze, faktycznie od zawsze, od kiedy tylko ten facet, znaczy od zawsze, od kiedy mam jakąś świadomość, powiedzmy, polityczną, jestem za Korwinem. Był taki okres, że, dobra, przyznaję, był taki okres, że jak miała być matura na matematyce, to zagłosowałem bodajże na Platformę Obywatelską. Wtedy byłem gówniarzem młodym, bez żadnych takich swoich poglądów, powiedzmy. Ale od kiedy wyrobiłem sobie te poglądy, od kiedy zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, co się dzieje, jestem za osobą, dla której moje poglądy polityczne i te, co mam, są bliższe, mianowicie za Januszem Korwin-Mikke. I teraz powiem wam szczerze tak, nie namawiałem nikogo, czy w pewnym sensie namawiałem kiedyś na moich filmach, żeby zagłosować za zmianami, za istotnymi zmianami.
A teraz to, co się stało, to po prostu, to nie jest wola narodu oczywiście, to nie jest, zaraz ktoś tam napisze, że to jest wola narodu. Nie, głosowało 51% bodajże wyborców, a to jest bardzo mało. To nie jest wola narodu, to jest wola mniejszej większości, a ludzie, którzy są zmęczeni tym wszystkim, mają to wszystko po prostu głęboko gdzieś, powiedzieli, że mamy to wszystko gdzieś, bo ta Polska i tak się nie zmieni. Ale widząc wolę tej mniejszej większości, powiedziałbym, że nawet nie, bo tylko 39% bodajże, albo 31% z tej mniejszości. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo mały odsetek ludzi, którzy zagłosowali. W ogóle to chyba, nawet nie wiem, nie jestem dobry z matematyki, jakbym to policzył, to bójcie się Boga. Powiem szczerze, nie sądziłem, że Prawo i Sprawiedliwość wygra aż tak wysoko i powiem szczerze, że nie boję się ich rządu, bo jestem w Anglii. Nie liczę na duże zmiany. Śmieję się jak ktoś, kto jest zapisem, po chwili na dole, na samym dole wypisuje słowa Bóg, honor, ojczyzna. Co wspólnego z honorem, Bogiem i ojczyzną ma Prawo i Sprawiedliwość? Z Bogiem ma, bo tych panów w telewizji widzi się więcej na kolanach niż ogólnie księdza. Ale powiem wam szczerze tylko taką jedną rzecz. Ja nikomu nie wchodzę, powiedzmy, z butami w wiarę. Jestem katolikiem wierzącym, średnio praktykującym. Jak jestem tutaj, to nie praktykującym. Powiem wam, kwestia wiary to jest kwestia każdego tutaj indywidualna. Muzlim, których mam za ścianą, oni by przynajmniej 5 razy w dniu się modlili. To jest ich sprawa. Póki to jest zdrowe i utrzymuje się w jakichś tam, powiedzmy, rozsądnych granicach, to jest fajne, to jest dobre, że oddają cześć Allahowi. Katolik będzie szedł co niedzielę do kościoła i z tej mszy wróci taki bardziej bogatszy o ten sakrament Komunii Świętej, tak? Tak robią normalni ludzie. Ludzie, którzy robią coś na pokaz i w rzeczywistości nie są wcale złoci kolorowi, to jest tak jak ten PiS, którego ludzie wybrali. To są ludzie, którzy częściej są na kolanach niż sam ksiądz i uważają się święci od samego papieża. Także Bóg odpada, bo nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Honor? Jaki honor? Na miłość boską. Ci ludzie rządzili tylko parę lat temu, 2 lata i nie potrafili się z nikim dogadać. Wtedy ludzie byli jeszcze, powiedzmy, mądrzejsi i nie dali im takiego dużego zaufania. Bo wtedy jeszcze byli ludzie, którzy chcieli iść na te wybory i coś w tej Polsce zmienić, bo rządy SLD były tragiczne, bo to było jedno wielkie nieporozumienie, korupcja, sprawa Rewina i te sprawy. Tak było, prawda? Ale teraz dać im większość, to jest błąd, to jest pomyłka, to jest tragedia. Zresztą słuchajcie, to jest moja tylko indywidualna ocena. Także Bóg, honor, odchodzi. Honor. Jaki honor? Polaka honor? No, ja bym chciał wierzyć, że za rządów PiS tutaj Polacy będą traktowani inaczej, ale ja jestem zdania, że ciężką pracą i bez ciężkiej pracy i bez jakiegoś udowodnienia, że jesteśmy wartościowymi pracownikami, to my nic do cholery jasnej nie zrobimy. Ja nie sądzę, że PiS ratował honor Polski. Oczywiście Platforma go zrujnowała zupełnie i to nie ma o czym gadać, ale nie sądzę, że PiS byłby w stanie ten honor po prostu odzyskać, bo nie są w stanie. Oni są jak owieczki idące za pasterzem, raczej za Kaczyńskim. To jest chore. Tam nikt nie ma własnego zdania. Podobnie jak w Platformie oczywiście, tam też nie ma nikt własnego zdania. Dlatego mówię, szansą na zmiany w tym kraju, szansą jedyną był albo Korwin, albo Kukiz. I możecie się z tym nie zgadzać, ale tak jest. Bo głosując na tych przekrętów, na tego Petru na przykład, który był cały czas bodajże w Unii Wolności, a później współpracował z Tuskiem, a teraz mówić, że to jest człowiek nowy, że to jest człowiek, który tego... Nie, to będzie człowiek, który zwiąże się z Platformą Obywatelską. No tak, to będzie taki człowiek. To nie jest człowiek, który jest nowy. To jest gościu, który najprawdopodobniej dostał telefon, zakładaj partię, udawaj, że jesteś nowy, dziękuję, do widzenia, pik, pik, pik i koniec. I nie ma człowieka. I teraz ten facet ma tyle poparcia, 7% bodajże, dobrze pamiętam. Tragedia jakaś, kurde, tragedia. No, ja nie wiem, co się musiałoby jeszcze stać. Sama Platforma Obywatelska 20%. No, mam paru znajomych, którzy głosowali na Platformę, że PiS nie wygrał. Ale to już nie jest modne. To już nie jest dobrze, że się głosuje na Platformę, tego, że PiS nie wygrał. Bo to jest to samo. PiS i Platforma to jest to samo. To są ludzie, którzy się nienawidzą niby, a za kuarami cześć. Ale ja ci dzisiaj dogadałem, nie? Ale żeś mi dowalił, dopieprzyłeś mi niesamowicie. No, co u ciebie? A, w porządku, u ciebie? A, też okej. To są tacy ludzie, bo ci ludzie
siedzieli niektórzy przy okrągłym stole razem. Ci ludzie spotykali się gdzieś tam w Magdalenkach, gdzie indziej. To są ludzie, którzy są, byli razem. Oni byli w jednych partiach niedawno, w Unii Wolności, w AWS-ie. I co wy myślicie, że oni się znienawidzili nagle? Większość z nich może chodzić na ryby. Większość z nich może, nie wiem, jeździć na jakieś bitki. No taka jest prawda. I wierzyć, że to coś nowego wniesie, no proszę was, na miłość boską, tych 39-31%. Chyba 31. To nic nie zmieni. I oddanie głosu na PiS nic nie zmieni. To będzie cały czas to samo. Jakieś obietnice albo coś, nie wierzcie w to. No dlaczego ludzie w to wierzą? Przecież my jesteśmy naprawdę inteligentnym narodem. No po prostu, no. No ale dlaczego w to po prostu tyle ludzi uwierzyło? Nagle zaczęło im rosnąć? Czemu? Czy to zaczęło tylko Platformie spadać? Bo takie przekręty, takie oni odpieprzali ostatnimi czasy. No to po prostu się już w głowie nie mieści, co to było po prostu. I powiem wam szczerze, jak zobaczyłem wyniki wyborów, jak zobaczyłem tyle, taki procent, to powiedziałem sobie, Boże kochany, o Bóg właśnie, honoru nie mamy, ojczyzna w gruzach, no i faktycznie Bóg, honor, ojczyzna, bo nie ma nic wspólnego. Mam też ciocię, która uwielbia Prawo i Sprawiedliwość, Jezu, co tam moja życie wpisuje, jakieś tam tego, pan prezydent, Jezus Maria, na koniec Bóg, honor, ojczyzna, bo ludzie kochani, co to ma wspólnego ta partia z Bogiem, honorem i ojczyzną, no? Przecież tak jak mówi Max Kolonka, Max Kolonko, ja się z nim zgadzam w zupełności, u nas powinna być silna osoba prezydenta, tylko i wyłącznie. Mieliśmy takie ustroje i Polska padała. I to się też zgadza. Studiowałem historię, wiem. I teraz, na miłość boską, co to da, że oni wygrali aż taką większością? Co to da? Z ich postulatami, z tego straszą wyjście z Unii Europejskiej, straszyli. Straszyli drugą Grecją, jak oni będą. No, druga Grecja, też słowo druga Grecja. Co oznacza słowo druga Grecja? Następna taka, słuchajcie, moja opinia. Zobaczcie sobie, jaka jest średnia płaca w Grecji, ile oni zarabiają, a zobaczcie sobie, jaka jest u nas. 814 euro u nas, a 2,5 tysiąca w Grecji? Chciałem być taką Grecją. I dalej żyją, dalej mają za co kupić jedzenie, dalej mają za co płacić, dalej mają emerytury. My nie będziemy mieli emerytur, oni będą mieli, tak się pytam. Gdzie, co tu ratować, jak to nie ma co do ratowania? No to jeżeli chcieliśmy po prostu dowalić tej Polsce, dopieprzyć temu pięknemu krajowi, brawo! 31%, brawo! Znaleźliśmy najlepszy z możliwych sposobów na to, żeby się dobić, dopieprzyć, pognieść zupełnie Boga, honor i ojczyznę. Bo jeżeli ja mam słuchać z Jasnej Góry Kaczyńskiego, z miejsca historycznego, miejsca, które dla mnie się utożsamia z jednym z największych, najważniejszych symboli chrześcijaństwa. I to nie jest miejsce na politykę. Przykro mi, bosonurskie czy jakieś tam, co tam administrują tym wszystkim, nie wiem, Dominikanie, nie wiem, kto tam w ogóle jest. Nie interesuje mnie to, bo nie interesuje mnie od czasu, kiedy na Jasnej Górze zaczęto robić sobie kampanię polityczną ze strony PiS. Od tamtej strony mnie to nie interesuje. Także jak ja czytam Bóg, honor, ojczyzna, jak pod wpisami wyborców PiSu, to aż mi się dusz w kieszeni otwiera. Albo na przykład robienie lepszego Polaka z siebie, dlatego że jest się zapisem. Chore to jest w ogóle. I tacy ludzie mają rządzić. Z jakiej strony to w ogóle przyszło, na miłość boską? Czemu nie postawiliśmy na zmiany, na Kukiza? Czemu Kukiz ma tylko tyle? Mógłby, jeżeli już nie chcecie na Korwina, bo facet jest po prostu zupełnie zrujnowany przez telewizję, od gwałcicieli po jakichś tam oszołomów psycholii, a to jest człowiek, który od 40 lat ma te same poglądy. To nie jest taka dziwka polityczna jak niektórzy, że przechodzą z partii do partii, bo to im fajnie wychodzi, bo tu jest lepiej, bo tam nie tego. Nie, dlaczego nikt na to nie patrzy? Także no, słuchajcie, no naprawdę, no jestem na emigracji, spierdzieliłem z kraju, nie dlatego, że było mi tam po prostu tak dobrze i tak tego, tylko dlatego, że ten system cały nie działał. I teraz byłem grabiony przez polskich pracodawców. Polscy pracodawcy grabią nas, pracowników, dlatego że mają do tego możliwości. Że mają do tego prawo. Prawo im na to pozwala. Nie wypłacić czegoś, iść do sądu. Sądy kuleją. Już nie będę mówił o szeryfie, który ma ratować, który ma walczyć z korupcją, gdzie ma wyrok. Nie będę o tym mówił, bo po co? Ale wy
inteligentnie poszliście do wyborów, ludzie, którzy głosowali za Prawem i Sprawiedliwością, jesteście inteligentnymi ludźmi. Gdzie się to podziało, to wszystko? Kto wierzy Kaczyńskiemu, człowiekowi, który... No, ja już nie będę pomijał jego życia rodzinnego, którego nie ma, ale człowiek, no... To są takie... Ich poglądy są w ogóle jak z kosmosu. To ja się pytam... Owszem, trzeba było odsunąć tą platformę, która jest kompletnie do niczego. Dno totalne, dno na usługach Tuska. Ja się teraz z tym zgadzam, ja się kiedyś z tego śmiałem. Że o, tam Tusk, że dziadek Tuska był w Wehrmachcie. Ja się z tego śmiałem kiedyś i co z tego sobie mówiłem? To był jego dziadek, nie Tusk. Ale jak widzę teraz, że tak powiem, Tuska, który liże dupę Merkelowej, to się z tym zgadzam. To się z tym teraz zgadzam i śmieję się z samego siebie, że tak kiedyś gadałem. Ale dzisiaj, jak jestem tutaj, jak słucham i oglądam ludzi, którzy naprawdę mówią jak jest i którzy naprawdę chcą zmienić ten kraj, do którego ja później będę mógł wrócić i moje dzieci będą mogły po tym wrócić. Bo ja chcę tam kiedyś mieszkać. To jest mój kraj. Nie ta brzydka, beznadziejna, deszczowa Anglia. Tutaj ja pracuję na ich podatki, ale ja pracuję ciężką pracą po 14-15 godzin dziennie. Nie jako kierowca ciężarówki teraz na dzień dzisiejszy, ale jako człowiek kierowca dystrybucji, co jest zapierdolem fizycznym w większości, a nie bardziej takim jak kierowca, koncentracja, trochę załadunku, rozładunku, ciężki 15-godzinny dzień. Ja wiem, co mówię, bo ja byłem kierowcą takim jak wy jesteście i wiecie doskonale, że byłem przez wiele lat, macie firmy z niejednej trasy. Nasze roboty różnią się trochę. Ja niedługo wrócę do naszej pracy. Wrócę dlatego, że w naszej pracy się lepiej czuję i w naszej pracy się tak nie męczę jak tutaj. A tutaj mówi do mnie gościu z recyklingu, że wyglądam jak zombie, ale nieważne. Taki zmęczony jestem po całych 6 dniach pracy w dystrybucji. Taka jest prawda. Ale nie o tym chciałem mówić. Anglia jest życie tylko i wyłącznie miejscem do robienia pieniędzy. Nie jest miejscem do życia. Kto się z tym nie zgadza, jeszcze najprawdopodobniej porządnie w kopa tutaj nie dostał, albo nie spotkał się z jakimiś tam hasłami, albo nie wiem, w ogóle siedzi w domu i zamknięty. Owszem, jest tu dużo lepiej, ale ja chciałbym wrócić kiedyś do domu. Jak będą takie wybory, jakie były teraz, że jest PiS przy władzy, Platforma już w ogóle mam nadzieję, że już nigdy nie będzie przy władzy, ale miałem też nadzieję, że PiS nigdy nie będzie przy władzy. Dlaczego nie daliśmy szansę Kukizowi i nie daliśmy szansy Korwinowi? Czemu nie daliśmy tej szansy? Dlaczego nie daliśmy szansę znowu ludziom z tego samego systemu? A tym bardziej, dlaczego daliśmy szansę PiSowi? Nie wiem, no nie rozumiem, przecież ja wiem... Wchodzę na Facebooka, a tam same prześmiewcze teksty o PiSie. No to gdzie są ci ludzie, którzy głosowali? Faktycznie starsze panie? Faktycznie znowu się pojawią macherowe berety? No, to jest coś strasznego, przecież my jesteśmy dumnym narodem. Historycznie wszyscy się nas bali. A dzisiaj bójmy się samych siebie w środku, bo to inaczej chyba nie można powiedzieć, że jak to tak ma być? No sorry, musiałem to nagrać, dograć do tego mojego Trackera Broada, bo te wybory skutkują tym, co ja tutaj będę miał i że kolejne 4 lata będą zmarnowane dla Polski i dla ludzi, którzy tutaj są. Bo my nie wrócimy, bo ja... Owszem, chłopaki wracają. Tutaj, z mojej firmy, znaczy z mojej firmy, dla której pracuję. Wracają. Ale co z tego? Wracają do kraju, który nie będzie dobrze, jeszcze długo nie będzie dobrze. Wracają i będą płakać, że wrócili. I to jest najgorsze. Że będą musieli wrócić tu z powrotem, bo tam się nie odnajdą. Kolega przeświadczony święcie, że pójdzie do polskiej firmy pracować. Kolega przeświadczony następny, że jego kolega zarabia 4000 na Polsce. Tylko na Polsce 4000. To chyba na magnesie jeździ, bo to chyba innego wyjścia nie ma. Nikt nie zarabia 4000 na Polsce. Nie ma takiej opcji, żeby zarabiać legalnie czysto 4000 na Polsce. W Polsce od 3 do 3,5. Góra 3200 od 2500. No, tak płacą. I nie powiedzcie mi, że tak nie jest. Jak ktoś mi zaraz wyskoczy z tekstem, że na Polsce ma 4200, no to sorry, no ja nie wierzę. No na pewno nieczysto. Ewentualnie kontenery, może dwa tematy, ale to i tak nie da rady na czysto zrobić bez położenia dropsa. Także, na miłość boską, to nie jest tak, bo te wybory, które tam były teraz, rzutują na nas. Ale proszę bardzo, z drugiej strony, jak czytam dzisiaj, to zwycięzcą za granicą jest Kukiz. Także, no to co to się w ogóle dzieje? No to znaczy, że ludzie, którzy tam są, tak kopani w dupsko, jak są w Polsce, bo jesteście kopani. Byłem też kopany w dupę, ale na szczęście się od tego uwolniłem, bo miałem szansę.
John mi dał tę szansę, mój kuzyn. To teraz, kurde, jak ja mam, jak ja widzę na to, jak to wszystko tam działa. Na szczęście brata upchaliśmy do Niemiec, na całe szczęście. Upchał się tam sam za pomocą Adasia. Później, kurde, jak siostra moja tam na szczęście też ustawiona, ale kurde, patrząc na to z takiej szerszej perspektywy, jakby tak wszystko na to patrzeć, no to tam nie będzie dobrze za jeszcze długo. A wszyscy wierzą w ten PiS. Jak ja patrzę tutaj, co moja ciocia wypisuje na tym Facebooku, Boże, Bóg, honor, ojczyzna na sam koniec. Gdzie tu ma co wspólnego z Bogiem, honorem i ojczyzną ta partia? Nic! A na pewno nie z honorem, z Bogiem tak, bo więcej, tak jak wspomniałem, więcej na kolanach widzę jak papieża. Prawdę powiedziawszy, papieża widziałem w telewizji chyba tylko dwa razy na kolanach. A prezydenta już widziałem kilkakrotnie. Ten facet chyba częściej na kolanach chodzi jak w postawie normalnie stojącej. Ale nie o to chodzi, nikomu nie wchodzę w jego publiczne, w jego poglądy. A jeżeli jego poglądy stają się publiczne, tak nie może być. Jeżeli jest prezydent, ma być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko katolików. Jestem katolikiem, ale ja jestem tolerancyjny. Muzlimy za ścianą może i nie są, ale to mnie chyba stawia na pozycji lepszego człowieka niż muzlim, tak? No to teraz, jeżeli ja bym afiszował się tak z moimi poglądami, jeżeli bym miał gdzieś poglądy innych, jakim ja miałbym być człowiekiem? Do dupy bym był człowiekiem. Dlatego właśnie mówię, strasznie mnie to, kurde, wszystko wkurzyło, naprawdę. Gadałem na ten temat z moim przyjacielem Marfiszem, czy w ogóle taki temat on w swoich filmach Niedziela z Markiem poruszy. Mówił, że nie, czy poruszył, nie wiem, nie miałem czasu obejrzeć. Ale ja przy okazji tego Tracker Abroada chciałem powiedzieć, że to jest doskonałe miejsce na powiedzenie tego, co myślę. 30% ludzi popełniło największy błąd, dopuszczając te partie z powrotem do władzy. Jeżeli coś się w Polsce zmieni za rządu PiSu, obiecuję się rozebrać i pobiegać naokoło, nie wiem, czegokolwiek. Ale jeżeli się nic nie zmieni, to znaczy, że ja miałem rację. Bo system, który tam się utworzył, system, który okrada człowieka, okradł mnie, okrada każdego z was, który tam mieszkacie. Ten system ktoś zbudował. To nie zbudowała Polska. Ta piękna Polska, te piękne lasy, te piękne jeziora, piękne krajobrazy, cudowny klimat. Nie, to nie zbudowała Matka Polska, to zbudowali ludzie, którzy nią rządzą. I teraz tych samych ludzi 30% ludzi wybrało na kolejną kadencję. Przegrała Platforma, a wygrał PiS, a to jest jedno i to samo. Tylko na pokaz mówią, że są inni. A wy te 30% i wy te 20%, co głosowaliście na Platformę, dalej w to wierzycie. Co się jeszcze musi stać? Ja nie wiem, co się jeszcze musi stać. Ktoś musi, nie wiem, wysadzić to wszystko, tak jak ten gościu, co chciał, co my tam zwinęli. Nie wiem, co się musi stać. Ktoś musi, nie wiem, zrobić jakąś rewolucję, żeby to się zmieniło. Ktoś musi coś, nie wiem, no co się musi stać, żebyśmy my wreszcie zagłosowali za prawdziwymi zmianami. Za tym, żeby to zmienić, żeby to zniszczyć, żeby to... wszystko pozbawić łba, ten horyzus, to wszystko, no to co się jeszcze ma zmienić? Przecież oni są, to są ludzie, którzy to tworzyli, a my na nich znowu zagłosowaliśmy. Znaczy nie ja, bo ja jestem za Korwinem. Także to wszystko ja składam film, mam nadzieję, że to, co powiedziałem, niektórych wkurwi, mam taką nadzieję, że niektórych to wkurwi, niektórych to, mam nadzieję, rozbawi, bo też pewnie się z tego już śmieją, wszystkiego, co się dzieje, a niektórym da do myślenia. Bo gorzej być nie mogło. Wygraną Platformy nie przewidziałem. Wiedziałem, że nie wygrają, bo aż tacy głupi nie jesteśmy. 20% na nich było głosów bodajże z hakiem. Ale wygraną PiSu tak wysoką, to wstydzilibyśmy się wszyscy. To wstydzą się ci, co nie głosowali. Niech się wstydzą ci, co zagłosowali. Ale to co jest, to nie wiem, no co się jeszcze musiałoby wydarzyć, żebyśmy zmienili na albo Korwina i tych ludzi, co są tam z nim, albo na Kukiza i na tych ludzi, co są tam z nim. Bo tylko tych dwóch facetów daje gwarancję tego, że coś się w tym kraju zmieni. No ale jeżeli na przykład jeden i drugi mają pod górkę, debata, którą widziałem w internecie, i oglądałem później, że tak powiem, podsumowanie kolonki. No to powiem wam szczerze, że
czego nam jeszcze trzeba, żeby to wszystko rozpieprzyć, żeby nie trzeba niszczyć, trzeba wyrzucić PiS, Platformę, PSL i tych wszystkich kurde ludzi upatwanych po uszy w błocie tym, co my mamy codziennością, żeby było lepiej. Co trzeba zrobić, nie wiem, ale to już nie te 4 lata są zmarnowane. Bóg, honor, ojczyzna, co oni mają z tym wspólnego? Dajcie spokój, na razie.